Hitu Kinga. I Adam. A dzisiaj będzie świąt Wielkanocny, a jest... Tak jak powiedziała moja córka, dzisiaj będzie bardzo prosto, przez to, że zbliża się Wielkanoc, zostało nam 2 tygodnie do Wielkiej Nocy. Pora zasiać owies. To bardziej odcinek taki kwestii przypomnienia, że już należałoby to zrobić, jeśli chciałoby się mieć samemu zrobioną taką dekorację do domu. Ja tą przygotowaną doniczkę po prostu z ziemią i w markecie kupiony po prostu owies. To teraz, Kiniu, siejemy nasionka. Sieję. Mogę też pomóc troszkę? Nie. Dobrze, to ty siej wszystko. Sieję, sieję. Oczywiście też jest potrzebna konewka, żeby później podlać całość. Sieję. Jak widzicie, dla dziecka to jest mega frajda przygotowanie tego typu dekoracji świątecznej, właśnie samosianie tutaj. Troszeczkę tutaj, żeby na środku było mniej, ta równa. Przygotowanie takiej dekoracji świątecznej to właśnie jest wielka zabawa, więc warto takie coś samemu przygotować, a nie tylko kupić gotowca marketowego. Teraz akurat jest 2 tygodnie, więc pora na zasianie takiego owsu. Chyba, że ktoś by chciał rzeżuchę, to w tym momencie już w ten sposób odsuń paluszkiem, tak żeby było na całej szerokości. Na rzeżuchę zostało jeszcze tydzień czasu na spokojnie, bo akurat rzeżuchę to mniej więcej tydzień przed Wielkanocą warto dopiero zasiać. Tu lepiej, moim zdaniem, w przypadku rzeżuchy na watkę na talerz ułożyć i wtedy zasiać. Tak samo można też z owsem zrobić, też można na watce po prostu wszystko ułożyć. Tu mamy mniej więcej równo wszystko wysypane. Teraz pora jeszcze to troszeczkę podlać i zostawić to najlepiej na parapecie, żeby na słoneczku to grzało. Pomożesz mi podlać jeszcze? Ja bym troszeczkę tutaj powoli przekrzywiamy. Wystarczy. Owsem. Jeśli też chcecie jakieś inne pomysły na Wielkanoc, to tutaj chyba w karcie się pokaże akurat przepis, pokaże się przepis, jak zrobić naturalne barwniki akurat. I tak samo jeszcze na samym końcu dałem jeszcze kilka linków na moich wcześniejszych filmików na coś takiego. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście też zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne jakieś pomysły... Ojej, dobrze, za chwileczkę to zbierzemy. Jeśli macie własne jakieś pomysły na takie wielkanocne rzeczy z dzieckiem, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa pa, pa pa.